Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Oto drugi epizod Straszony z Piekłorodem. I muszę przyznać, nie spodziewałem się, że aż tyle osób zdecyduje się to obejrzeć. Ale cóż, podoba się wam? Fajnie, możemy kontynuować. Tak więc dzisiaj mój cel przejść to, rozpocząć sezon drugi. I dostałem też dużo takich, można powiedzieć, prywatnych skarg, że nie czytam opisów. Tak więc od dzisiaj będę czytał te opisy poziomów, ale żeby nie było tego wszystkiego, już nie będę czytał. Dobra, tak więc odcinek 5, strzał w okienko. Sąsiad jest zagorzałym fanem piłki nożnej. Nie znosi jedynie, gdy dzieci z podwórka trafiają piłką w jego kuchenne okno. A przecież dzień zapowiadał się tak pięknie. Sąsiad siedział przy pianinie, od czasu do czasu rozkoszując się słodkim zapachem kwiatów. Ta sielanka trwałaby zapewne nadal, gdyby nie wszędobylski Woody. Tak więc zaczynamy. I okej, nie będę wam skłamywał już. Sądząc po tym, co pisali, prawdopodobnie wiem, jakie będzie kilka naszych, że tak nazwę, celów. Czy coś. Więc okej, pianinko. Góra do kręgli. To wygląda bardzo udząco podobnie do piłki nożnej. Okej. Jakiś telefon. Okej. O, mam to, czy nic nie ma. Dobra. Sraj taśma. Czyli w jakiś sposób musimy go zmusić do tego, żeby wlazł do toalety. Okej, 8 zagadek, tam w sumie 8 sztuczek. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie, bo na obecny moment mamy sraj taśmy, mamy obraz, mamy mydło i mamy piłkę. A, jeszcze ser i jajko. Tylko cuchnący ser. Dobra. To sporo sugeruje, moim zdaniem. Dobra, muszę tylko sprawdzić jedną rzecz. Okej, czyli mydło można tutaj. Pewnie to błąd, ale... No już trudno. Dobra. Szybko to. No nie, nie, nie damy rady. Nie. Chociaż... Dobra. Dobrze kojarząc, telefon robi. Okej. Ten przykład będzie biegł, ludzie, tylko że tędy. A nie, nie biegnie. Idzie. Super. Ale okej, okay. Tak jak może damy radę. Mi chyba ostatnie, co nam zostało, to jest portret mamuśki. Co teraz będzie robił? A, piłka, no tak. Chyba damy radę. Nie wiem, czy na stówkę, ale nie, ja coś czuję, że powinniśmy dać jakoś radę. Okej, okay, kopnę kulę do kręgi. Dobra. Aha. A. I teraz kwiatek. Przy kwiatku mam mamuśkę. I potem klozet, na końcu będzie grał. Chyba się udało. Chyba będzie stówka. Nieźle. Nie będę ukrywał, nie liczyłem to, że się uda. Przez to, że już zacząłem robić pułapki w trochę zły sposób, ale... Trzymajcie kciuki, może to jest jednak to. Też nie, za szybko się uspokaja i... Nie dojdzie do... tych... Raczej do nut w odpowiednim czasie. Chyba od nut trzeba było zacząć.
Ale spokojnie, 100% zajmiemy się kiedy indziej. Dobra. No zdecydowanie zabraknie znowu tych kilku procentów. Chociaż może na styk. Nie, sąsiad jest za wolny. Mhm. 97 standardowo. 100% jak mówiłem, zrobię kiedy indziej. Chyba. A więc dobra, ostatni odcinek sezonu 5. Z jakiego 5? Pierwszego. Czas na kąpiel. Czystość to zdrowie. Stary śmierdziel postanowił się wreszcie wykąpać, wreszcie wziąć kąpiel. Wanna już prawie pełna. Sąsiad tymczasem przegląda stary album ze zdjęciami mamuśki, obżerając się cukierkami i przygotowując pudding. A Woody ma już parę nowych pomysłów. Zobaczymy co to. O, nie ma telefonu. Super. Okej, okay. To co my tu mamy? Mamy klej, flamaster i czarna pasta do butów. Okej, okay, ogląda zdjęcia, żre cukierki. Serio nic? A nie, jeszcze coś jest, dobra. Co to? To są kulki z pianą do kąpieli i środek na porost włosów? A i oczywiście stara taśma. Dobra, 9 żartów. Tutaj mieszał pudding, czyli w sumie nic szczególnego. To jest takie ciekawe, że to robi w mikserze, bo zazwyczaj to się wszystko robi już z góry na, w garku z mlekiem. I pusta butelka, okej. I to tyle, dobra. Nie wiem w takim razie od czego zacząć, poza tym, że widzę jedną widzę już kilka okazji do paru rzeczy. Ale najpierw może zajmijmy się właśnie tym wszystkim. Dobra. I teraz śladem sąsiada będziemy iść. Powiem wam szczerze, nie wiem czy to wyjdzie, ale idziemy po prostu śladem sąsiada, zobaczymy. Więc tak, gdzie mamy kleja? Potrzebuję szybko kleja do albumu. Nie wiem tylko gdzie mydło dać, ale się pomyśli. Kulki z pian do kąpieli. Tutaj jajko pewnie. Chwila, ojej, nie, on raz napuszcza, raz bierze kąpiel, nie, to się nie uda znowu. Nie, nie będzie serii. Tym razem może nawet kiepsko wyjść, ale spokojnie. W takim razie chyba wiem, od czego powinniśmy zacząć, ale... No powiem szczerze, nie będę już tego powtarzał. 100% jak mówiłem, niejednokrotnie zajmę się kiedy indziej. O nie, 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 nie. Aha. Czyli to przerywa rutynę sąsiada. Dobra, tu mam pomysł, kuleczki na koniec. To muszą być ostatnie elementy. Robi to kuleczki, idzie tutaj mydło, sorry taśma. Tja. Ale trudno już, zrobiłem co miałem zrobić, to. No właśnie, woda z pian. Aha. No i niestety chyba padliśmy przez to. Te... No niestety. Sam się nie znalazł. No to musimy jeszcze raz. Tym razem spokojnie spróbuję to zrobić lepiej. A jako, że w sumie to jest tak krótkie, to nie ma co nawet przerywać po prostu. Dobra. Mydło i sraj taśma na koniec. Zaraz po kuleczkach. Chyba, że to może tutaj, nie wiem. Chociaż nie, pomiędzy jajkiem a tym jest wystarczająco mało czasu, żeby zdążył.
Nie no, jeśli mam mieć 100%, to muszę mieć idealny ciąg, więc... Wracając tutaj... Okej, dobra. Chyba wiem, jak to zrobić. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, dobra, sąsiad poszedł, to można iść. I teraz trzeba będzie tylko poczekać na kolejną serię. Powiedzmy trasy sąsiada. Nawet nie wiem, po co tutaj wlazłem, ale okej. Wziąć kąpiel. Okej. Dobra. Szybciej, sąsiad. Też chyba mogę już podczas tej sesji coś zrobić. Chociaż nie. Musimy tak, że on weźmie kąpiel, potem będzie żaru i na tym się skończy wszystko. Więc no, dobra. Więc jeszcze za wcześnie było. Chociaż mogę już przygotować jedną rzecz przynajmniej. Czarna pasta do butów z ręcznikiem. Na szczęście on teraz tego nie zauważy, więc to jest po prostu dobre na przyszłość. Okej. I teraz on będzie szedł napuszczać wodę, więc możemy zacząć przygotowywać wszystko. Jak wyjdzie, to już będzie nareszcie koniec. Miejmy nadzieję tylko, że to wyjdzie tak jak planuję, a nie, że znowu coś zepsuję. Zgraj szybciej. Będę na porost włosów i co jeszcze mamy? To wszystko jest ok. Tak, tworzył się na jajko. Idealnie. Teraz będzie znowu incydent z mlekiem. Nie wiem tylko, czy idąc tutaj chyba już będzie za późno. Ja zepsułem. I teraz to wszystko dało, to mi wydaje się, że może by się nam udało się. Ale tak to niestety. Dobra. Jeszcze mniejsza, to po prostu obserwujmy sąsiada. Zobaczymy, czy mój sposób będzie dobry, czy nie. Już prawdopodobnie bym teraz dał mydło i papier, to bym wygrał na stówkę nawet. Co? No. Chociaż jedno z tych dwóch. Tak. Zdecydowanie. I teraz tylko najważniejsza rzecz do sprawdzenia. Nie będę czekał, tylko dajemy to tutaj i będzie dobrze. Ale no, jednego wybuchu znowu nam zabraknie. Więc gdybym jedną z tych dwóch rzeczy po prostu ustawił wcześniej, to byśmy mieli stówkę. Okej. Okay. Z tym zaraz się sprawdzi. Uwaga, mydło. Mhm. Nie, już nawet widać, że tak będzie, niestety. Coś może? Nie, standardowo. Okej.
Fenomenalnie, cały sezon cieszył się ogromną popularnością. Okrzyknięto się gwiazdom telewizji, a widzowie przyznali ci nagrodę Złotego Sąsiada. Nieźle. To chyba mi się nawet nieźle udało, ale okej, dobra, mniejsza z tym. Zaczynamy sezon drugi, sztuka dla mamuśki. Dzień matki! Z tej okazji mam snukowaty sąsiad. Przygotował dla mamuśki specjalny prezent. Z pewnością spodoba jej się podobizna snalka. A może obraz? Olbrzymia rzeźba? Ręcznie robiona waza? Tak czy inaczej, sąsiad robi strasznie dużo zamieszania. To zaś nie podoba się Pudiemu. Oj, pomyśl to, że to jest chyba jedno z ciekawszych poziomów, tak z moich wspomnień. I proszę, mamy nowy piętro u sąsiada. Jeśli się dobrze orientuję, to tutaj właśnie też mam nową miejscówkę do chowania się. Pod łóżkiem właśnie. Dobra, mamy klucz. A chwila, pineski? Po co mi pineski? A, dobra, już widzę, mamy stołek. Nożyczki i odplamacz. A i właśnie jest jeszcze papuga. To właśnie jest taka zmiana, że w tym pokoju musimy się skradać. No. Okej, papuga nam wrzeszczała. Ona potrafi też właśnie zwabić sąsiada, ale na szczęście daliśmy radę. Ile jest pułapek? 7. Mamy 1, 2, 3, 4, 5. To jest 6 i 7 to będzie rozlegowywanie stołka, jeśli się nie mylę. Okej, to teraz idzie malować. Potem jak skończy malować, robimy już wszystkie żarty. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale się sprawdzi. Chociaż nie. Dobra. Bo tak będzie robił zdjęcie, co? To kiepski pomysł chyba. Robi sobie zdjęcie. Jak mówiłem. Skórka od banana. Oj, nie zdążymy, super. Zepsułem ciąg. Ale dobra. Nie wiem, jak to wyjdzie niestety. Pewnie znowu nie będzie stówki. Ale jako, że tutaj mamy na szczęście przewagę z tym, to powinno się udać. Okej, magnes z aparatem. Się przewrócił. Oj, nie. I porażka. Tak, niestety. Dobra, już patrz, sąsiad, jestem tutaj. Cześć. Zepsułem. Definitywnie zepsułem. Ale w sumie już wiadomo co i jak. Więc tak, po obrazie idzie na zdjęcia, ze zdjęć idzie na garncarstwo, z garncarstwa na rzeźbę, no i tyle. W takim razie poczekam, aż pójdzie malować i zaczniemy zostawiać pułapki. Będę malować po raz kolejny. Na razie co tak wsiak. Idź, szybko. Dobra, zdążyłem. Chyba się uda nawet. Chociaż nawet nie będę ciekawy, wiecie co na malowanie. Zrobię to od razu, plus jak tylko wyjdzie stąd. Dobra, więc teraz zobaczę, czy dobrze myślałem, że trzeba rozregulować. Tak. Pieski pewnie tutaj. Skórka od banana tu. Już nie jestem pewien, czy nie można byłoby jej wstawić gdzie indziej. Teraz się skradamy tam. Oj, nie, papuga. Papuga wrzeszczy. Zepsułem wszystko, zdecydowanie. No niestety, ale spokojnie damy radę tak czy siak. Już zostały w sumie tylko trzy, które są wszystkie tam. Czy widzicie, jak on pozował? Nie, po prostu
jeło. Nic więcej na jego temat nie umiem powiedzieć. Dobra, sąsiad, idź. Skórka od banana. Już właśnie nie wiem, czy bardziej ona by się nie przydała tutaj, czy coś. Jak prawdopodobnie znowu nie będzie stówki przez to, co zawsze robię źle. Bo tutaj w krótkim okresie jest tyle tych pułapek, że... naprawdę mogę zmarnować trochę tam... No, skórkę od banana. Ja prawdopodobnie na piętrze trzeba było ją zostawić. A teraz się tylko chowam pod łóżko. Co ciekawe właśnie, jak się schowam pod łóżko i zim wszystkie pułapki wyjdziemy w pokoju z sąsiadem, to nic się nie dzieje. Ale okej. Dobra. No, tak jak było ostatnio. Dobra. Albo mam szczerze, że ten sąsiad jest jakoś niespełna inteligencji, mi się wydaje się. Że nie zauważył, że tutaj jest za dużo magnezu czy coś, tak? Dobrze, myślałem, znowu będzie jednego wybuchu brakowało. Wkurzył, że nie ma gołębia, tak się wkurzył, że obraz się zniszczył. Ale i tak coś tam na bas grał. I teraz gdyby to było lepiej zrobione, to by się udało. A tak znowu będzie 97 pewnie. Aha. Serduszki go oślepiło. To jest standardowo. Wiecie co, nie, ja jestem po prostu królem 97, mi się wydaje. No i dobra. To szczerze wieńczy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nadal wam się podobało. Oczywiście, coraz bliżej końca, nie wiem, może w 4 odcinkach, max 5 się zmieścimy. Plus oczywiście 6 na zrobienie wszystkiego na 100%. Chociaż nie wiem, czy ma to większy sens, skoro w większości przypadków tak czy jak wiem, jak to zrobić. Bo na przykład jedną rzecz trzeba byłoby przestawić tyle. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu dziękuję za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.